tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Będąc w Aldim w poszukiwaniu polskich kraftów, zakupiłem Tank Bastersa i Rockmilla, o dziwo. Będą na kanale dla wspierających. Natomiast przechodząc przez alejkę z piwami jakby ten, no bo te krafty to są w promocji, nie? Gdzieś tam w alejce z promocjami. Na tych tam koszach. Przechodząc przez ten, zobaczyłem, że Feldschlösschen jest normalnie na półce wśród piw. I przykuł moją uwagę Urbok, czyli no taki, można powiedzieć, koźlak, a właściwie prakoźlak, czyli taki koźlak jak kiedyś. No już widziałem oczyma wyobraźni wędzony, ale oczywiście nie. Znaczy nie sądzę, ale jakby był wędzony, to bym się tutaj zaraz posikał. No i Black Beer, czyli jak sądzę Schwarzbier. Po prostu tłumaczenie, po prostu przetłumaczyli sobie pod kątem rynków zagranicznych. Tutaj w ogóle zagraniczne napisy po japońsku chyba, albo po chińsku, cholera to wie. Po chyba rosyjsku względnie, tak, Rosja, mam po rosyjsku. Atfu! I po polsku. A również po niemiecku, po angielsku, po francusku, po hiszpańsku i jeszcze tam jakoś. No dobrze. Black Beer i Urbok. Na stronie browaru Feldschlösschen mamy, że to piwo to Schwarzer Steiger. Dokładnie ten sam, no nie dokładnie, tam jest 11,2 plato, tu jest 11,3 plato, kurka rurka, 5% alkoholu, ale myślę, że to jest to piwo i Urbok rzeczywiście też jest Urbok, Urbok to Urbok, tylko że tutaj mamy w wersji puszkowej, 16,3 plato i 7, tu jest 16,2 plato, więc to myślę, że to jest kwestia, bo te plato to jest na rynek japoński, czy tam chiński, więc bardzo możliwe, że to jakieś tam lokalne przepisy obniżyli o ten jeden, żeby się zgadzało z przepisami, które tam są, ale wydaje się, że to są piwa ten. Także no, Feldschlösschen do tej pory na kanale zasłynęło po pierwsze będąc producentem piw dla Kauflandu i ich marki Stefansbräu, bardzo dobrych, no i też swoim Majbokiem, którego kupiłem będąc tam, znaczy już nie pamiętam, czy on mi smakował, czy nie, w każdym razie kupiłem 2 lata temu Majboka, ale właśnie nie pamiętam, czy Feldschlösschen dobrze wypadło, ale chyba tak. No i generalnie powiem tak, szanuję Aldiego, że poszedł troszkę, jakby to powiedzieć, ambitniej, tak? Że wprowadził piwo ciemne i koźlaka, tak? Nie jak Biedronka, która wprowadza piwa, które są typowo dla Polaków, czyli bez goryczki, bez stylu, bez niczego, bez sensu. Tylko dajemy wam takie piwo niemieckie, Schwarzbiera, Urboka, no i co wy z tym zrobicie, to już wasza sprawa. No to zobaczymy, czy warto. Tutaj nie ma tej fujarki, bo zakładam, że będzie dobrze. Höchste Braukunst seit 1858, czyli najwyższa sztuka piwowarska, warzelnicza od 1858. Co ciekawe, piwo ma dopisek Dresdne Menelbier, czyli piwo Meneli drezdeńskich. Drezdeńskich. Nie, Menelbier to chyba jest ten tutaj chłopek i on się nazywa Pichba Menel i to chyba o to chodzi. W każdym razie dziwna taka, znaczy jak na polskie... jak na polski język, niezbyt szczęśliwy dopisek. Zobaczmy, czy nie za szybko zrezygnowałem z fujarki. Schwarzbier. Jak sama nazwa mówi, Schwarzbier, czyli czarny, nie jest czarny. Nie, ale to tak ma być. Tak ma być. Znaczy niemieckie piwo czarne, czyli niemiecki Schwarzbier nie jest czarny.
Jest brązowy. Tak ma być. Tak jest prawilnie. Ciemnobrunatny, a nawet brązowy bym powiedział. Drobno pęcherzykowa, taka beżowa piana. No dobra, beżowa może przesadzam. Taka złamanej, znaczy takiego kremowego koloru. Leciutkie nuty kawowe. Co ja się zastanawiałem. Feldschlösschen robi też Schwarzbiera dla właśnie Kauflandu. I ten Schwarzbier mi nie podszedł. Nie podszedł, żeby był taki właśnie nijaki taki. Zobaczymy, czy to jest to samo piwo. Spróbujmy. No szału nie ma. To znaczy nie ma goryczki. To jest pierwszy łyk dopiero co prawda. Jakby za dużo jakiejś kawy, czekolady, paloności też nie ma. I oczywiście to jest w stylu. Znaczy, niemieckie Schwarzbiery są takie nijakie takie trochę, nie? Nie wszystkie, ale większość. No jest. To jest, myślę, że to jest to samo piwo, co dla Kauflandu. Kauflanda. Jak na Schwarzbiera w stylu, ale no niestety raczej takie rozczarowujące. Zobaczmy jak Urbok. 16,2 czy 16,3 według strony, czyli tak prawilny, tak? Nie 16, nie ten, tylko dali konkretnie 16,3, 7%. Ein starkes, dunkles Bockbier mit malzigen Charakter, vollmündig, harmonisch und angenehm süffig. Sycący? Süffig? Już nie pamiętam. Kolor taki bordowy, kojarzący się jakby jakoś tam z koźlakami. Barwa, no wydaje się, że ciemniejsza, ale to jest też kwestia szkła, więc być może jakby było identyczne szkło, to może by się okazało, że jest bardzo zbliżona. Słodki. Słodki, taki nieco melasowaty. Ale przyjemne, przyjemne. Spróbujmy. Ja generalnie jakieś, nie wiem, 10-14 lat temu ukułem sobie takie hasło, że nienawidzę koźlaków. A podwójnych koźlaków nienawidzę podwójnie. I kilka lat temu zacząłem weryfikować to, bo się okazało, że są naprawdę dobre koźlaki. No szczególnie te z dopiskiem Rauch, czyli te wędzone. Ale nie tylko, nie tylko. Trafiałem też na naprawdę dobre koźlaki. No choćby na przykład koźlak z Ambera, ten krotoszyński, nie? To już co prawda Doppelbock, ale no naprawdę mi smakował. Aż byłem w szoku, nie? Że koźlak taki zwykły, niewędzony może mi tak smakować. Tutaj to piwo nie jest obiektywnie złe, ale jest słodkie. Nie jest skontrowane goryczką. Bo ja właśnie, czego ja nie lubię w koźlakach? Takiej mdłości. Że one są takie mdłe. Takie słodkawo, mdłe, bez kontry, bez czekolady, bez jakichś takich, żeby coś się działo w tym piwie, nie? To tu się nie dzieje. Tu jest tak mdło, słodko. To nie jest bardzo złe piwo. Na plus na pewno co? Nie czuć alkoholu. Nie jest karmelowe, to jest na plus duży, ale ogólnie ono sprawia wrażenie jednak takiego troszkę
bez rogów tego, ten koźlak jest, tak? Taki troszkę wykastrowany. Może to nie jest w ogóle jakiś ten... taki kozioł fest, tylko jak się ten wykastrowany nazywa? Tryk? Tryk jest wykastrowany? Skop. Skop jest wykastrowany. Szops. To taki jest bardziej szops niż... szeps niż bok. Mam wrażenie. Chociaż nie, to baran jest ten skop. A kozioł to jest chyba tryk. Tak? Wykastrowany kozioł to jest tryk? No nieważne. To już nie te czasy, tak? W każdym razie, on jest taki wykastrowany trochę. On jest taki wykastrowany. To nie jest taki koźlak, że ja jako nienawidzący koźlaka mówię, o, ale takiego koźlaka to o, szanuję, nie? No nie. To jest taki koźlak, że no kurwa, można się tego było spodziewać. Nie o takie koźlaki walczymy, ale on obiektywnie, jak ktoś lubi koźlaki, to pewnie nie jest zły. To znaczy, on jest taki słodowy, ale o dziwo, tutaj nawet nie ma za dużo melanoidyn. On jest właśnie wykastrowany. On jest wykastrowany. Być może jest za świeży. Data produkcji to jest 10 września tego roku. Być może on jest za świeży. Być może, że jak on się utleni trochę za pół roku, to że właśnie on dostanie troszkę tej takiego, takich nut, ten, tylko że obawiam się, że wtedy on już będzie w ogóle męcząco słodki, bo on nie ma kontry goryczkowej. On nie ma kontry goryczkowej. Więc no nie w me gusta. Zdecydowanie nie w me gusta. Jako wielkiego jakby szkalownika koźlaków, ten mnie utwierdza w tym, że nienawidzę koźlaków. Takich słodkich, nieskontrowanych, takich niezadziornych, niewędzonych, żeby coś się w nich działo, to tu się kurka nic się nie dzieje. A obawiam się, że jak dostanie utlenienia, to będzie tylko jeszcze bardziej słodki i nic dalej się nie będzie działo, tylko będzie bardziej męczący. Niestety. Więc jednak muszę powiedzieć, że po cichu jednak się na te piwa troszkę jarałem. Ale jak sobie pomyślałem, że to będzie pewnie ten Schwarzbier, co taki jak Stefan Zbroj, to już mi troszkę entuzjazm opadł. No na tego liczyłem, że będzie dobrze, ale nie, ale jednak nie jest. To znaczy, on obiektywnie nie jest zły, ale to jest z takich słodkich koźlaków. Słodkich, mało wyrazistych, mało takich ciekawych. No niestety. To trzeba może jednak będzie dać tę fujarkę. Żebyście wy nie musieli. Wasze zdrowie.